No witam, witam, dzień dobry wszystkim, MGR się kłania. Dziś troszeczkę zaległy odcinek, który obiecywałem już ponad tydzień temu, czyli Q&A. Odcinek polegający na tym, że wy zadajecie pytania, a ja odpowiadam i sobie myślę, że dzisiaj tak przy piątku wieczorem fajnie będzie sobie usiąść i ogólnie popatrzeć to, co właśnie tam zapytania troszeczkę pozadawaliście. Ja sobie może do tego odcinka otworzę gorzką czekoladę. Tak, bo jadam gorzkie czekolady wieczorami, lubię sobie tak akurat troszeczkę po jedzeniu, powiedzmy, a tak z 2-3 kostki sobie przed spaniem zjeść gorzkie czekolady. Polecam to też robić z tego względu, że nawet mam dobre samopoczucie, jak się wstaje człowiek taki jakiś rzeźki czy coś, i najprawdopodobniej to ma wpływ właśnie na to, że troszeczkę, jakby nie patrzeć, wpływa to na no na krew, nie, na krążenie ogólnie, także jedzcie to. Jedzcie i nie żałujcie sobie i bierzcie czasami, nie wiem, po 90% nawet kakaowe, nie? Sorry, że tak perfidnie to robię, ale siedzieć, obserwować, słuchać, nie? Słuchajcie, podpowiadamy sobie dzisiaj na pytania, które zadawaliście, damy sobie od najnowszych. No i co? I najprościej w świecie będziemy sobie czytać wasze komentarze ciekawe, ale się tylko jeszcze upewnię, czy tutaj wszystko dobrze widać. O, chyba jest dobrze, więc nie trzeba będzie jakoś tam specjalnie kombinować za dużo. Więc co, po troszeczkę i coś się powinno udać zrobić, nie? Tak, to jest, te zdjęcie to jest ogólnie z tego Werbung Brutala w 2002 roku, jak samochód był nowy. Ale powiem wam, jeżdżąc dzisiaj Brutalem, dalej się czuję, jakbym kurde nowoczesnym samochodem jeździł, także no naprawdę, jeśli chodzi o to, jak oni ten samochód stworzyli 20 lat temu, to po prostu on już wtedy był bardzo przedobrzony, bardzo. Bo ktoś, kto wsiadł do takiego samochodu z jakiegoś tam, powiedzmy, sztrucla, za przeproszeniem, to człowiek czuł się jak w kosmosie, a też się trochę czuję w tym samochodzie jak w jakimś salonie, nie? Bo do tej pory były tanie Passaty, oczywiście dalej jeżdżę Passatami, na zmianę sobie jeżdżę, tak? Raz Brutalem, raz Passatami, ale no dalej po prostu on tryska nowoczesnością. No kto jeździ, to ten rozumie, nie? No ale dobra, to może sobie jeszcze przejdziemy do tego wątku w trakcie tego odcinka, nie? A tym razem czytamy już pierwsze pytanie, które pisze pomarańczowy kierunek. Jakie plany na twoje gruzy? Jakie plany na moje gruzy? Na razie jeździć, obserwować. Wszystko na razie zostaje. Oprócz Passata Preisesa. Bo jego najprawdopodobniej będę brał części z tego Passata. No i co tam jeszcze będę chciał z tym zrobić? No części przede wszystkim, nie? Które będę mógł zastosować do Passata Marianka. No i najprawdopodobniej tyle, co z niego zostanie, to tyle, co z niego zostanie. Tam nie ma jakichś specjalnych tych systemów już do uratowania, bo większość rzeczy, jak on tam ma, no to wszystko jest to w systemie już nieodwracalnym, panowie. Nieodwracalnym. Dlatego takie plany na razie, żeby właśnie zostawić sobie przede wszystkim Witka, bo Witek to jest moja perełeczka. Passat Tadzik, panowie, zaznaczam, bo ci, którzy są nowymi subskrybentami, to pewnie jeszcze nie wiedzą, ale Passat Tadzik ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o Passaty na moim kanale, bo to był pierwszy Passat, jaki pojawił się na tym kanale, który został stworzony już tam 4 lata temu w maju, więc to jest bardzo dosyć istotny Passat, jeśli chodzi o Tadzika, także Tadzika sobie na pewno zostawię, tylko że jeszcze właśnie powiem taką ważną rzecz, bo też nie każdy wie, że to jest wersja AFN. Bo zwykłe 1Z-y były właśnie 90-konne, a ten już jest 110, czyli 20 kunia ma więcej, no i wyposażenie ma troszeczkę lepsze, także naprawdę fajnie by było AFN-a uratować i tym bardziej, że on został przed złomowiskiem uratowany, przed zgniatarką, bo poprzedni właściciel, który go kiedyś ode mnie kupił, stwierdził, że po prostu już go nie chce, bo nie jeździ nim, bo stał ponad 2 lata. Dużo ma tam jakichś innych różnych samochodów, które też jeszcze nie jeżdżą, ale postanowił, że właśnie przygarnę Tadzika z powrotem i
tak się dogadaliśmy, jest filmik na moim kanale, jak ktoś będzie chciał, to niech sobie obejrzy, nie? Dobrze, no to w takim razie tak, zobaczmy co pisze Bluek. Bluek pisze, planujesz Golfa starszego jakiegoś, Golf 2, 3? Nie, panie Bluek, niestety Golfów żadnych nie, po prostu nie tak, że mam coś do Golfów, ale do Golfów nie mam po prostu uczucia. No nie, próbowałem się kiedyś przemóc, jeździłem Golfem 2, jeździłem 3. Zdarzyło się chyba raz, że 5 jechałem Golfem. Czekaj, gdzie to było? Wiem, że jakimś Golfem jechałem, takim nowszym troszeczkę już, co nie? Ale już dawno temu to było. No nie, Golfy do mnie nie przemawiają. 3 jechałem, teraz sobie przypomniałem, panowie, na pogrzeb mojego kumpla. Tutaj od Gerlitz do Wałbrzycha, jak zmarł. Świętej pamięci Gezio, widzowie z mojego retro kanału będą wiedzieć, kto to jest. To właśnie wtedy pojechałem na pogrzeb Golfem 3, pożyczonym od kumpla, bo w moim B3 dupnął rozrząd. Tak, centralnie. Odpaliłem pod blokiem i walnął rozrząd. O tym jeszcze chyba nie opowiadałem, ale może kiedyś opowiem tak bardziej szczegółowo, nie? No dobra, także takie mam podejście do golfów. Oczywiście pozdrawiam golfiarzy, jeździć, obserwować jak najbardziej. No golf praktycznie chyba ten sam klimat co Passat, ale jednak przywykłem do Passatów. No, Passat jest dla mnie bardziej archaiczny niż golf. Oczywiście mówimy, przepraszam, o B3, co nie? No dobrze. Teraz tak, Artur74 pisze. Nie myślałeś, żeby w którymś pasku zainstalować Amigę z monitorkiem? Takie Back to the Future 80? No, wiesz co? To jest dobry pomysł, tylko że jest mały problem. Jak ja bym Amigę z monitorem zostawił w którymś z Passatów i zaparkował gdzieś tutaj w Niemcach, czy to w Polsce, to jestem pewien, że zostałby splądrowany po paru dniach. Bo kolekcjonerzy by stwierdzili, że ta Amiga jest więcej warta od Passata i jakby to jeszcze była Amiga 1200, to wierz mi, panie Artur 74 na słowo, że woleliby wziąć Amigę niż Passata. Możesz mi wierzyć. Mam, panowie, Amigę 1200, mam 7 Amig w swojej kolekcji, więc wiem, co mówię. Wierzcie mi na słowo. Zapraszam na mój retro kanał. Link w opisie oczywiście, nie? Dobra, teraz tak, Krzyś pisze, będzie jakiś Passat B5 do kolekcji. No B5 już się teraz pozbyłem, Gabrysia, ale jest, panowie, jeszcze jeden temat, o którym wam nie powiedziałem. I trzymałem to w tajemnicy do teraz. Zanim pojawiła się propozycja zakupu Brutala, to tak naprawdę na drugi dzień już miałem jechać oglądać Passata B5 przed lifta w wersję synchro. Przepraszam, nie wiem czy 5-garowy czy 6, nie chcę teraz walnąć tego z dupy, jakiegoś tamtego przekręcenia, ale to był silnik 2.3. Passat B5, 2.3, on był chyba za 4500, ale coś tam by się utargowało i jego sprzedawał, tego Passata, kumpel nie z podstawówki, tylko z przedszkola, tak. A nawet niedawno wrzuciłem do zdjęcia na mój retro kanał, tam w zakładce społeczności możecie sobie zobaczyć, jak tam wrzucam czasami jakieś stare zdjęcia i tam widzom każe odgadywać właśnie jaki ten, który to był rok mniej więcej, co nie? I tam w roku 92 jesteśmy w zoo z takim Mariuszem, oczywiście nie będę tam pokazywał, który to, ale w każdym razie od niego miał być ten Passat, nie? B5 przedlif, synchro. Z napędem na 4 łapy już się cieszyłem, ale jednak pojawił się Brutal i wybrałem zdecydowanie Brutala, bo czuję się w Brutalu bardziej tak prestiżowo, bym powiedział, co nie? Tym bardziej, że 65 było moim marzeniem, panowie, zaznaczam. Tylko, że to marzenie było jeszcze przed 240, co nie? Jak potem sobie oglądałem E65, no to sobie tak myślę, kurde, myśleć coś czy nie myśleć? No właśnie, no i się udało i jest. Kiedyś może więcej szczegółów opowiem w ogóle na temat tej całej BM-ki, tego wszystkiego, jak już pewne rzeczy nie będą miały znaczenia, to może kiedyś opowiem, ale w każdym razie jest E65. Dobrze, teraz tak, panowie. Mike Toja, zobaczmy, co Mike Toja napisał. Moje pytania, czemu nadal nie ma więcej subskrypcji? Czemu nadal nie ma więcej subskrypcji? Nie jest nas więcej. No co, no subskrypcja to jest sprawa dobrowolna, nie można ludzi do tego zmuszać. Ja, wiesz, mogę powiedzieć, subskrybować, obserwować, żeby było fajnie, ale ludzie sami podejmą decyzję i niech
niech po prostu wolna amerykanka się w tym momencie dzieje, nie? Bo jak będę, im większy nacisk będziesz kładł na subskrypcję, żeby dowoli, to tym bardziej nic z tego nie będzie. No nie, dlatego na spokojnie subskrybować, obserwować, aha, dobra, to fajnie, komuś się spodoba, to zostawi suba, komuś nie, to dziękuję, do widzenia, no i nie można, co nie, ludzi zmuszać za bardzo. Dobrze. BMW, czy przyciągnie więcej widzów? Nie wiem, czy przyciągnie więcej widzów, może tak, może nie, także trzeba siedzieć, obserwować, jak tam statystyki będą z oglądalności Brutala i jakie tam będą systemy dalej się działy, nie? Co byś powiedział, jakbyś dał jednego Passata, żeby motokoty trochę pojeździli w terenie? No, nie wiem, co bym powiedział, bo z motokotami nie mam w ogóle kontaktu żadnego, ani też sami się do mnie nie odzywają, więc nie ma w ogóle dialogu ani pomysłów na to, żeby coś takiego brać, nie? To tak jak ja bym się ciebie zapytał, kiedy kupisz rakietę i polecisz na słońce i zrobisz zdjęcie o załóżmy porze nocnej, co nie, na słońcu. No to coś tak, ten desyn jakby to brzmiało, co nie, czyli jak to się mówi, plan prosty i niewykonalny, o, żeby się z motokotami dogadać, dobra. Kto zapłaci za lewetę, by to przyjechać zabrać. Dobra, nie dajmy Okej, czy są chętni do współpracy firmy na reklamy, na przykład Mubi jest popularne? No, jeśli chodzi o Mubi, to nie. Mubi się raczej do mnie nie odezwie, bo jestem dla nich za cienki, więc nawet dobrze. Okej, teraz tak. 422 ADM pisze. ADM. Jakie plany na AFN-a i czy któregoś z Passatów masz zamiar się pozbyć? No to Gabrysia już nie ma. To już wiecie, Gabryś już pojechał do Wrocławia. A plany na AFN-a takie właśnie, jakie powiedziałem powyżej, więc można powiedzieć, że już na te pytanie wcześniej odpowiedziałem. Ale dobra, dzięki za pytanie w każdym razie. Teraz pan SPL, czyli Splendor, tak? I pytanie pierwsze. Tym razem zapytałbym o proces rejestracji w DE. Są jakieś różnice względem Polski? Wymagania, potrzebne dokumenty, czas opłaty? No spokojnie, wymagania, przede wszystkim tak, jak idziesz do rejestracji, musisz mieć przede wszystkim mały, duży brief. Niepotrzebna jest umowa kupna-sprzedaży, bo oni widzą w systemie, czy że samochód jest wymeldowany, bierzesz po prostu i dziękuję, do widzenia, masz papiery, to zarejestrujesz. Musisz mieć mały, duży brief i przede wszystkim musisz mieć ważne ubezpieczenie, chociażby numer ubezpieczenia, który trzeba wpisać w formularzu, przy rejestracji, jak robisz rejestrację, właśnie tam trzeba dopisywać. Oni potem tak czy inaczej ten numer wbijają w system i widzą, aha, że takie ubezpieczenie jest, tam się świeci na zielono, bla bla bla, i to wszystko mają w systemie, co nie? Czas, nie wiem, dosłownie parę minut, nie? Jeśli chodzi o tego, bo jak była Plandeka, to w Culasungu robili tak właśnie, że trzeba było umawiać się na terminy, a nie tak jak tak macie, wiecie, w tym polskich Culasungach, że korytarze są zajebane klientami, co nie? Tutaj trzeba się umawiać na czas, stoi ochroniarz, puszcza cię, masz termin, wchodzisz, rejestrujesz, wychodzisz, co nie? Także nie ma tak, że sobie już poczekalni czekasz i fajnie tego, zresztą i tak wszędzie tam już krzesła pozajebywali w tych poczekalniach, bo mama jak była Brutala rejestrować, to mi opowiadała, nie? Weszła, wyszła, porobiła co trzeba i tyle, nie? Opłaty. Więc tak, samo zarejestrowanie samochodu, zapłaciliśmy 31 euro, a 27 euro za tablicę rejestracyjną, czyli prawie 60 euro kosztuje taka zwykła rejestracja. Bierzesz papiery, idziesz. Aczkolwiek może być drożej, jeśli chodzi o opłaty, bo czasami ludzie sobie biorą, że rejestrację samochodów sobie na życzenie robią. Czyli ja kazałem losowe zrobić, chciałem zrobić BL272, BL, czyli skrót od Brutala, ale już sobie myślę, dobra, już nie będę tam 20 euro płacił za Wünschkenzeichen, tylko taki sobie zrobię, o, byle jaki losowy i niech będzie spoko, nie? Dobra, dwójka. Tak samo ciekawi mnie bardziej temat tak zwanego TIF. Jakie wymagania musi spełnić pojazd, żeby bez problemu przeszedł TIF? Ile TIF kosztuje? Wiem jedynie, że w Polsce badanie techniczne jest na okres jednego roku, a TIF jest na 2 lata. No tak, no, przepraszam, TIF jest na 2 lata, to zależy, od 100 do 150 euro, wszystko zależy jaki pojazd, bo to też inaczej oni tam na to patrzą, każde stacje diagnostyczne mają swoje stawki, ale między właśnie tym, między 100 do 150 w zależności od pojazdu, jakie wymagania musi spełniać pojazd, no na tyle, żeby wiesz, miał hamulce, miał szczelności, miał jakieś tam
wiadomo, systemy zatapialne. No i tyle, jak wszystko gra, no to wszystko w temacie, nic się nie dzieje, zawiecha w porządku, hamulce w porządku, no to cię przepuszczą przez taśmę, nie? Nie mają jakichś tam wygórowanych oczekiwań, jak to ludziom przypadło w Polsce w zwyczaju, żeby mówić jakoś tam tylko pochlebnie na stacje diagnostyczne, a pluć jadem na polskie stacje diagnostyczne. Nie, tak nie ma. Tutaj jest to samo, co wszędzie. Wyjedźcie, pomieszkajcie chwilę, to naprawdę się dowiecie, jak to tutaj wygląda, nie? Możecie mi wierzyć na słowo, bo mam z tym do czynienia też praktycznie na co dzień. Tak, zwłaszcza jeżdżąc samochodami takim, po warsztatach tu, tu tam i z ludźmi się rozmawia i... No, dobra. Podatek drogowy dla pojazdów w Niemcach. Też jest podatek w zależności od pojazdu. Przede wszystkim jaka pojemność silnika, ile tego CO2 wyrzuca z auspuffu, nie? No i to jest różnie. Ja za brutala płacę 245 euro podatku drogowego na cały rok, nie? No i podatek jest automatycznie ściągany z konta, przy Culasungu właśnie podajesz numer konta i oni sami ci z konta pobierają. Także nie można zrobić samemu przelewu, albo czy tam na raty rozłożyć, czy jeszcze coś innego, więc na to trzeba się nastawiać, nie? Od czego zależy ta kwota? No to właśnie przed chwilą powiedziałem. Widzisz, nie dokończyłem pytania czytać. W Polsce obecnie nie ma podatku drogowego, ale może będziemy mieli do czynienia z takim podatkiem za kilka lat. No a czemu może? Niekoniecznie. Wy w Polsce podatek płacicie w paliwie. Chociaż kiedyś chyba był i może osobno, ale na ten moment, co się dzieje, to i tak w Polsce jest drożej. Bo za każdym litrem płacisz podatek, za każdym litrem. I teraz sobie przelicz, ile litrów stary ty benzyny nalejesz do swojego baku w całym roku. A ile wyjdzie podatek tutaj? No tutaj też jest co prawda opodatkowane paliwo, też tak pierdolę głupoty, ale tutaj też masz paliwo droższe, ale mimo wszystko, jakbyś tak usiadł, przeliczył, to nie wiem, czy tak na dobrą sprawę w Polsce będzie taniej niż tu, nie? Nie chce mi się myśleć, przeliczać, ale jak ktoś jest bystry, usiądzie i przeliczy to sobie, to potem będzie miał jakieś tam podsumowanie tego, nie? Dobra, zobaczmy co dalej. Motoscout. I czy nikt się nie czepia, że jedziesz na polskich blachach? I czy nikt... Aha, to jest jakby... można powiedzieć... Coś chciałeś dopowiedzieć, ale chyba sobie usunąłeś i tylko tyle napisałeś. Nie, nikt mi nigdy nic nie powiedział, że mam polskie blachy. Nikt. Policja zatrzymywała milion razy, nigdy nic nie gadali. Jak jeździesz samochodem na polskich rejestracjach, jak masz papiery, nie jesteś ścigany, świecisz się na zielono w systemie, ubezpieczenie jest, przegląd jest. Policja odda ci dokumenty, jeździć, obserwować. Dobrze, teraz tak, Nikodem Dyzba. Ja może bym tak prywatnie, czy masz żonę, męża, jeśli tak, to jak reaguje na twoje hobby? Nie mam żony. Nie mam żony i mam święty spokój, mam samochody. Jest fajnie, nie? Można jak to się mówi, zaoszczędzić, nie? Jakże nie pakuję się w to. Tutaj, po tej stronie, o tu. Nie. Dzięki, do widzenia. Mogę się spotykać tam z jakimiś dziewczynami, tego coś tam na jakiegoś grilla się pójdzie, czy coś tam, jakieś fajne, powiedzmy, przechadzki, czy coś tam, no ale tak na poważnie to mi się nie chce. Dobra, teraz Paweł Z. Mieszkasz w Niemcach, czemu nie rejestrujesz tam samochodów? No czemu tu nie rejestruję? No widzisz, jak to z samochodami. Wpadają, wypadają, także nie opłaca się przerejestrowywać. No a chyba, że jakoś się przywiąże, jakoś specjalnie tam mocno do któregoś, to może będzie mi się chciało przerejestrować, ale nie mam problemu na razie z tym, żeby jeździć sobie na takich blaszkach, jakie są, co nie? Dobra, Marcin Kura pisze, ile pali Benny? Ale kto? Brutal pewnie, nie? Ile Brutal pali? O kurwa. Więc co ci powiem, na razie nie jest źle. Na razie nie jest źle, tankowałem go tylko raz i jeszcze mam paliwa gdzieś na około 140 km. A tak około 10 do 15 spali, ale on musi tyle palić. To nie jest tak, że on sobie będzie tam palił 5-6, tak jak palą moje Passaty, co nie? Dobrze, tak, Jędrzejczyk Garaż. Nie chciałeś kiedyś swapować jakiegoś Passata, czy stawiasz bardziej na oryginał? Oryginał to jest względne pojęcie, jeśli chodzi o samochód, bo w każdym jest coś nieoryginalnego. To pierwsza sprawa. Ale nie myślałem o swapie, bo raz, że nie mam specjalnie warunków do tego. Przede wszystkim też pojęcia i przede wszystkim też chęci i przede wszystkim też...
No, wena i chęć to praktycznie to samo, nie? Także jeśli chodzi o swapy, to nie. Nie. Za ciężki temat trochę i to dosłownie. Surprise? Pisze. MGR, jeździsz Passatami, bo je uwielbiasz, czy po prostu są to dla ciebie tanie wozy do przemieszczania się z punktu A do punktu B? Powiem tak. Ja te Passaty mam przede wszystkim dla zabawy. Ja tych samochodów normalnie nie potrzebuję, ja w ogóle żadnego samochodu nie potrzebuję, bo wszędzie mam blisko, gdzie chcę to sobie pójdę pieszo, ale tak na dobrą sprawę to wiesz, wsiądę sobie w Passata, pojadę sobie na przykład na zakupy na drugi koniec miasta tylko po to, żeby się przejechać, nie? No i jest fajnie, także te wszystkie samochody co mam, one są dla hobby i ja tak na dobrą sprawę ich nie potrzebuję, nie? Ale robi się, kupuje się, coś tam się przy nich grzebie, no i człowiek się coś tam uczy mechaniki, nie jest tak źle naprawdę, bo już tam troszeczkę rzeczy sobie metodą prób i błędów umiem wymienić, co nie, więc no, nie jest źle naprawdę, jakieś hobby trzeba mieć. Inni powiedzmy inwestują, w co by można by to powiedzieć, inwestują, wymyślaj na biegu szybko, w co mogą ludzie inwestować, dobra, nieważne, ale w każdym razie też potrafią wydawać pieniądze na głupoty, na takie rzeczy, które dla mnie są po prostu nie do przyjęcia, a dla nich jest do przyjęcia. Jeden sobie wydaje na samochody, a drugi, nie wiem, na to, żeby zbierać śmierdzące skarpety, a trzeci jeszcze na coś innego, co nie? Dlatego jest tutaj, można by tutaj wymieniać, ale teraz mi się niespecjalnie chce po prostu wymieniać tych rzeczy i tyle, o. Bo wiemy jak jest, nie? Kamino, a co na to mama? Była jazda próbna brutalem. Oczywiście, mama już jeździła brutalem, no cieszy się, chciałaby sobie brutalem pojeździć, ja mówię, no na spokojnie, ja się muszę najpierw z tym samochodem jeszcze dobrze zapoznać, te wszystkie zjebane systemy elektronickie napoznawać się, dopiero wtedy będę wiedział na czym stoję, na razie trzeba jeszcze olej wymienić, do którego się zabieram już ponad tydzień i jeszcze nic nie mam na miejscu, dopiero będziemy jechać do hurtowni i będziemy wszystko zamawiać, oleje, płukankę, filtr i takie tam dzikie węże, co nie? Dobrze, Kamil Garaż pisze, czy kiedykolwiek kupisz Passata B3 i lub B4 z silnikiem VR6? Raczej nie, Kamilu, a wiesz dlaczego? Bo jeśli chodzi o Passaty, to nigdy w nich nie widziałem samochodów wyścigowych. VR6 jest co prawda klasykiem, jest to silnik bardzo imponujący, 170 koni ma, ale jednak nie, VR6 to nie. Mi się Passaty bardziej kojarzą z takimi fajnymi topornymi dupowozami z silnikiem diesla i ja ten klimat najbardziej uwielbiam. VR6 to już takie, można powiedzieć, no dla jakiegoś tam grubego konesera, że to tak nazwę, ale chyba nie, VR6 to raczej nie, a jakby była okazja jakaś tam super, no. Ale ciężko, przy VR6 jest ciasno, bardzo ciasno, żeby przy tym silniku dłubać, więc nie, bym musiał się chyba przespać z 8 razy, żeby w ogóle to, wiesz, przemyśleć, nie, czy coś tam, nie? Shake Molo, czy będzie bandziorkiem? Bandziorkiem, co to jest? Próba autostradowa, aha, brutalem, co, kurwa, czytać nie umiesz. Próba autostradowa, tak zwane zamykanie szafy. Zaraz jebnę szafą, to się zamknie, bo się nie domykają drzwi, muszę zawiasy poprawić, a mi się nie chce. Zabieram się od 3 lat do tego. Dawanie kurwie miodu. Sprawdzanie ile fabryka dała. Nie chcę właśnie tego szarżować brutalem. Jakoś tak nie umiem się przemóc, nie? Nie, że się boję szybkiej jazdy, bo codziennie szybko jeżdżę. Służbowo, ale jakby nie patrzeć, no jednak nie. Chyba jednak nie pojadę na A4, żeby się przejechać, nie? Tak. Można powiedzieć dosadnie, nie? Ktoś mi niedawno pewne bardzo fajne słowo powiedział. Takie samochody jak BMW 65 to są samochody, które lubią powoli jeździć. Spokojna jazda. Jak zaczniesz zapierdalać, będziesz szarpał, będziesz ganiał w tom i we w tom. Zaraz się systemy powysypują, będą różne rzeczy się działy. To są samochody do spokojnej jazdy. Fakt, że czasami, jak to się mówi, dawanie kurwie miodu jest dobre, żeby tam trochę przegonić ten samochód, nie? Sporadycznie, ale no, na spokojnie to wszystko, co nie? Dobrze, Entiś, kiedy zmiana urządzenia nagrywania? A co, nie podoba ci się moja jakość? No, mogłaby się przydać lepsza, fakt, kurwa. Stać cię na samochody, na wszystko, a nie stać się na kamerę do nagrywania, tak? Wiem, to chciałeś powiedzieć. Ja ci powiem tak, panowie, ja wam powiem, dlaczego
nagrywam takim zjebanym telefonem wszystkie moje filmy. Przede wszystkim tak, jak kupię drogą kamerę, to niektóre kamery mogą nie przeżyć upadku. Ten telefon mi spadł już chyba... O, jakiś komentarzyk jest. Jakiś komentarzyk YouTube'owy. Ten telefon mi spadł już chyba z 40 razy i się zepsuć nie może. I właśnie dlatego nagrywam tym starym Huawei'em. Jakość jest jaka jest, panowie, ale poobijany trochę ten telefon. Ale on jest idiotoodporny. On spadł mi tyle razy, jak już nagrywałem w garażu cokolwiek, różne jakieś sceny. Dlatego na rękę mi jest po prostu, na rękę, żeby dalej czymś takim nagrywać. Jak kupię jakiś super zajebiste kamerę, to musi uważać delikatnie, żeby nie spadło. A ja się cały czas przemieszczam. Przepraszam. To chcę nagrać, jak wymieniam, to chcę nagrać, jak tu robię, to chcę nagrać. I kurde, ciągle o ten statyw to i tego. A ile razy wiatr pierdolnie i statyw mi przewrócił? A jak? Tylko, że były cięcia i wy tego nie widzieliście, nie? Ile razy już tak było? No i właśnie, telefon spadł parę razy i nie umie się zepsuć, nie? Niby Huawei, ale jeszcze działa. Dobra, myślałeś może, żeby spróbować zrobić live z dłubania w garażu? No niespecjalnie, bo jak będę dłubał, to co? To nie będę zwracał uwagi na komentarze wtedy, a ktoś będzie coś mnie się chciał zapytać, to co? Będę co chwilę odchodził od odkręcania śrubki, żeby przeczytać komentarz na małym ekraniku w telefonie, który może się przewinąć? No i właśnie, także live'y, no raz zrobiłem live'a, ale to tak średnio bym powiedział, bo mówię, to dobrze by było pilnować, co nie? Ja będę robił, a miał wszystkich w dupie, to tak średnio. Kurde, nawet nie wiem, kiedy się rozgadałem, 26 minut, ja pierdolę. Kiedy ja żem się tak dużo rozgadał? Aż muszę się napić, bo mi w gardle zaschło. No dobrze, panowie, odpowiedziałem myślę, że na parę pytań. Jak macie jeszcze inne, jakieś ciekawe, to kiedyś ogłoszę znowu posta na zakładce społeczności. Pilnujcie tą zakładkę, bo od czasu do czasu coś tam ciekawego dodaję. No jak zadam pytanie z powrotem, czy chcielibyście Q&A, no to oczywiście znowu poodpowiadam jak trzeba, więc powinno być spoko, nie? Dobra, to myślę, że żeśmy sobie pogadali fajnie. I co? I w takim razie subskrybować, obserwować kanał dalej. Pozdrawiam MGR i do zobaczyska w kolejnym odcinku.